Witam widzowie. Dzisiaj odcinek, jak wiecie po tytule, przesiewamy zboże maszynką od znajomego Jacka. Mam problemy tam z psem u babci, bo no stop wychodzi. Słyszycie, jak teraz miauczy. Ten pies jest walnięty. To jest suka. I to jest tragedia jakaś. I co miałem mówić? I teraz no stop darła się. Jest w klatce, klatka tak zabezpieczona. No i jeszcze na łańcuchu i nie chce siedzieć. Szukam jakieś miotły, ale nie widzę. Idziemy działać z przesiewaniem na sprzedaż. No tak, łeb wsadziła i wsadza łeb i chce przejść. Ojej, poczekajcie zaraz. Wracamy na salony. I tak, jest to taki młyneczek do zboża. Uj! Skubany, waży trochę. Dobra. I co? Muszę otworzyć sobie wiatę. Wiatę wrota znaczy się. Pewnie będzie się kurzyło. Przesiewamy zboże. Będę przesiewał zboże dla siebie na siew i na sprzedaż. Będę trochę przesiewał. No i tak, chcę sobie tu zrobić fajne miejsce. Opa. Dobra. Tyk, tyk, tyk. Chcę zrobić sobie tu miejsce na plandece. Tak, żeby to było czyste. O. Młyneczek napędzany. Napędzany jest silnikiem elektrycznym. Nożyk do tego. Jest to młynek fabryka maszyn. Widzicie? Rofa ma ciekawe narzędzie. Dzięki Jacenty. Teraz będziemy testować. Mówił mi, że bardzo wolno tym idzie. No ale zaraz sprawdzimy, jak w rzeczywistości wolno to będzie szło. Czy zrobimy 2 metry na godzinę, czy nie? Kiedra okaże. Po prostu ja chcę pozbierać sobie to zboże trochę tam. Ucieknie mi dziurą w plandece. Mniejsza. Opa. Czekajcie, nałożę sobie kamerę. Nie. Całkiem inna robota. Hop, hop, hop. Dobra. Zrobimy sobie miejsce tam, gdzie ma lecieć czyste. Czyli nie wiem szczerze z której strony. Nie pamiętam, mówił mi. Ale już nie wiem. Stawimy sobie ten separator. Tak. Żeby było wygodnie przesiewać. Mordę. Dobra. Ale to waży. Dobra. No i co? Tu mamy kabel. Zaraz odpalamy maszynę. Zobaczymy, jak się to będzie sprawowało. Takie cudo. Tu leci pszenica, bo przesiewał. Wyłączamy, bo spadną tu pasek. A kurde, jest takie proste. Z tym młynkiem. Fajne narzędzie, ale... Fajne narzędzie, ale co? Napędzane przez pasek. Żeby go nałożyć, to nie jest takie proste. O. Dobra. Dobra. Odpalamy narzędzie.
Znowu coś nie idzie. Za lekko napięty teraz. Czyli to musi chodzić po prostu po tej tu krawędzi, ale ciągle tak. Ciągle tak ciężko idzie. No nic, spróbujemy nałożyć ten pasek tu do góry. Tak, żeby go nie rozerwać, żeby chodził. Widzicie, jest strasznie luźny. Jest strasznie luźny. Taki napinacz zrobił. No nic, zaraz zobaczymy. Jak się maszyna rozpędzi. A, tu leci syf, tak? Może jak ciężar pójdzie, to zobaczymy. Będziemy się bawić teraz cały dzień z przesiewaniem. Zobaczymy. W sposób to działa. I to jest separator. Leci nasze zboże. Jesiutkie przewiane. A z tej strony leci szyb. Rzeczywiście ładne są wody przewiane. Tu leci cały tu syf. A tu lecą takie poślady. Dobra. Ustawimy to trochę w inny. Ustawimy to trochę w inny sposób. Najpierw to ja sobie zgarnę. No powiem wam, że kurde. Ciekawa zabawka. A sobie to zrobię, to zboże stąd tutaj. Tu mi sporo leci, no trudno. Potem to zbiera. Dobra. W klapkach jestem, żeby było wygodnie. Coś tu leci. Ja bym to jeszcze raz przepuścił. Co by z tego było? To kurą można rzucić. Niech jedzą. Dobra, czyli wszystko wiem. Ten oto sprzęt ustawimy tutaj. To zanieczyszczone ziarno zgarniemy
Jeszcze raz na przesiewać. Dobra. Tu leci syf, tu czysty. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Dobra, zaraz się... Mamy 3 godziny później. 3 metry przewiane. No, Piotruś przyjechał. Na godzinę. Wyda. Tu jest syf. Tu są takie... Paszówka. Połupane. A tu jest takie same... Syf. Łupanka i tak dalej, nie? A tu same już fajne... Same grube, fajne zboże. Fajny sprzęcik, tylko że jakby był 2 razy wydajniejszy, to byłoby w zupełności wystarczające. I co? Zbieramy mankament. Zbieramy na zasilanie. I co? Jedziemy pryskać teraz w pole. Widzimy się tak naprawdę za chwilę. Witam w dalszej części. Jesteśmy już zalani opryskiwajką. Tam już prysnęliśmy na polu obok. No i co? Ustawiłem sobie tego pryskiwajkę wysoko, bo widzicie, tu jest łubin zasiany i cały inny kwas tu rośnie. A stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym to wijakował teraz. Po prostu prysnę i tyle, nie? Mamy 1,5 bara. Półtora bara gdzieś, niech tyle będzie, bo tu widzicie, będę powolutku jechał, popórna. Nierówno tu jest, szkoda opryskiwacza niszczyć. No widzicie, jakie są nierówności. To było ciężko doprawić, bo to był nieubór zasiany. Nieubór straszny był. To jest bliżej do krawędzi prawej bardziej. Ktoś mi tu lata. Mamy godzinę już 19. Może tak, o, 19 za 10 gdzieś będzie. Zobaczcie, ile kwiatków. Jeszcze zmniejszymy mu. Zejdziemy z dawką na 1,5 bara, nawet poniżej. Będę tu powolutku. Dawka jest dana, oprysk na kwas oczywiście. No to pole ma nie jest za szerokie. Cała działka ma 26 metrów. A tam 37, bo to była cała działka w jednym, ale no niestety została rozdzielona. No a ja właśnie tu działam. No tu zostawię to pole, ono będzie sobie leżało 2-3 tygodnie i pewnie na przełomie września, października dopiero tu zaoram. A resztę tych pól będę orał normalnie. No i tak. Działamy. Powinno mi tu starczyć to, co mam w bańce na ten kawałek. Jedziemy na niecałe 1,5 bara. Zobaczycie, ile tu jest tych kwastów cały, kurna ble. Masakra. No łupin też powalczy z tymi kwastami. Widać, że te żółknięte są. To jest to, że tu łupin, mówię, był wsiany. 100 kilo było wysiane na te 60 darów ręcznie, no ale jak to się w ziemię nie zeszło. Tu jeszcze jest korzeń do wyrywania, ale jak to wiecie, w ziemię nie wzeszło, to jest nierobota, nie? Tu jest ten dom, co was denerwował. Uła! Gęsto tutaj, no ale jak to się zgnije, to talerzówką tu wtedy wjadę. I wtedy pójdzie orka i poletko będzie jak znalazł, nie? No to mi tylko oprysku starczyło na ten kawałeczek. Mam jeszcze zostawione trochę środku, to sobie go wleję i zaatakuję tam dalej. Tu jest ten dom cały, trzeba go ominąć. Wyśniemy trochę drogi niestety. Tu jest drugi krzak do wyrywania, czy drugie drzewko do wyrywania. Działamy.
zaczyna w przyszłym tygodniu. Chodźcie, będziecie oglądali sobie. Mam nadzieję, że wam się spodoba to, co dla was przygotowałem na przyszły tydzień. Jutro Stachu coś wam nagra, czy jutro, no na następny odcinek po prostu dla was Stachu nagra coś ciekawego i tak, zobaczycie ile tu jest tej wilgoci, tu mokro, taki ten, nie co to za, nie wiem jak to się nazywa fachowo, gra oplon to fajnie nazwał, zapomniałem jak tylko zapomniałem właśnie jak to nazwał. Gęsto to niesamowicie jest. Nierówno przy tym. O, tu jest się zaczyna lepsza ziemia i tam aż niżej idzie. Widać jak rośnie. Tam jest środek pola. I tak. No, jedziemy na bazę. Jedziemy na bazę. Kolejną baćkę. Będziemy tankować i jeszcze tam dopryskamy kawałeczek pola. Koniec. Wracamy odstawić sprzęt. No i co? Pyk. Zobaczymy co do jazdy po drodze. Jedziemy odprowadzić. No i się ciemno robi, to będzie tyle z dzisiejszego odcinka. Stachu będzie talerzował. Wolę jutro też będzie talerzował, to zostawię mu kamerę, będzie za was nagrywał. A ja w przyszłym tygodniu będę działał już korką do dzisiaj. Także czekajcie cierpliwie. Bardzo. No i co? Wracam do domu. Jeszcze wam pokażę z trasy trochę, jak przyjecha i idzie.